Zamiłowanie do organów gdzieś zrodziło się samo. No najpierw było to takie bardziej amatorskie zamiłowanie. Później zaczynało się troszeczkę tak krystalizować poprzez kursy gry na organach elektronicznych, na keyboardzie w dzieciństwie, potem na fortepianie, na pianinie. Natomiast ostatecznie jeszcze udało się skończyć kurs dokształcający dla organistów przy Szkole Archidiecezjalnej w Krakowie. No i w ten sposób tutaj się ta pasja i zamiłowanie rozwijało, a z kolei z mogiłą jestem związany w zasadzie od czasu, kiedy zacząłem tutaj zastępować organistę, rozpoczynając też pracę w Nowej Hucie w niedalekiej parafii w Kantrowicach. Jeśli chodzi o organy w mogile, to jak każde organy składają się jak gdyby z dwóch takich części, które jesteśmy w stanie odebrać. Z części wizualnej, czyli myślimy tutaj o prospekcie, o tym, co widać z nawy kościoła, i o części jak gdyby takiej użytkowej, muzycznej, czyli o samym instrumencie, o piszczałkach, o zespole mechanizmów, które ostatecznie doprowadzają do tego, że do piszczałek trafia powietrze i słyszymy dźwięk. Jeśli chodzi o organy w mogile, to w ogóle w zakonie cysterskim organy do użytku liturgicznego zostały dopuszczone dopiero pod koniec wieku XV. Pierwsze wzmianki o organach w mogile, pierwszy w ogóle instrument, który został tutaj zbudowany, powstał za rządów opata Erasma Ciołka. To jest pierwsza połowa wieku XVI. Natomiast najstarsze elementy organów, które istnieją obecnie, pochodzą z lat 80. XVII wieku. Wtedy powstał tutaj stosunkowo duży 27-głosowy instrument, z którego do dzisiaj zachowały się dwie szafy stojące po bokach centralnego okna, które widzimy z nawy kościoła. Niestety sam instrument z biegiem lat poddawany różnym reparacjom, remontom, przebudowom, strojeniom musiał zostać z czasem zastąpiony nowym, ponieważ był już zbytnio wyeksploatowany. I tak w latach 20. XX wieku firma organiszczowska Stanisława Toboli z Krakowa zbudowała instrument, który zasadniczo istnieje do dnia dzisiejszego, przy czym on również został jeszcze przebudowany w latach 60., a ostatnią przebudowę w latach 2006-2007 prowadził krakowski organizm pan Lex Koczylas. Jedną z takich ciekawostek w historii mogilskich organów, którą możemy wyodrębnić, a która nas dzisiaj z perspektywy czasu może niejako napawać radością i śmiechem, jest taki zapis w rachunkach zachowanych tutaj w archiwum klasztornym, kiedy to zakonnicy, tak troszcząc się o organ mistrza zatrudnionego tutaj w XVII wieku do budowy tych pierwszych organów, troszczyli się o niego tak, że jest zapis, iż fundowali mu również piwo i inne potrzeby w czasie choroby. Przy czym musimy pamiętać, że jakość wody była wówczas zupełnie inna niż obecnie i to piwo było napojem zupełnie powszechnym. Creature with crimson eyes, oh.